Jesteśmy w Ostrowie Wielkopolskim, siedzimy na rynku. Ja tak sobie też myślałem, jadąc tutaj na ten wywiad, ty takim obywatelem świata trochę jesteś. Grałeś w Niemczech, grałeś we Włoszech, grałeś w Rosji, byłeś w Stanach Zjednoczonych, starając się o angaż w NBA nawet. Odnajdujesz się w każdej sytuacji? Nie ma to dla ciebie znaczenia, czy jesteś w mniejszym bądź większym mieście? Jeżeli chodzi o miasta, to powiem ci szczerze, że nie, bo kiedy przyjeżdżam do danej miejscowości, powiedzmy, wiadomo, na początku poznaję te najprostsze drogi, że tak powiem, czyli nie wiem, powiedzmy hotel, hala, gdzieś jedzenie, sklepy i tak dalej, staram się poruszać. Potem od razu przez najbliższe kilka dni, kiedy jest taka możliwość, staram się znaleźć ewentualne trasy alternatywne. Czyli wiadomo, no, wyjeżdżam z hotelu, nie wiem, jest korek, wypadek, cokolwiek, muszę wiedzieć dokładnie, jak najszybciej dojechać na halę. A kiedy już jest dzień jakiś wolny i tak dalej, to wtedy samochodem jeżdżę sobie na przykład, jak tutaj też pod Ostrowem, mam kilka takich tak zwanych miejsc, które po prostu wiem, że mogę sobie pojechać, usiąść i albo widzę panoramę Ostrowa, albo, że tak powiem, widzę zwierzynę leśną, która gdzieś tam się przechadza, bażanty, mówię, sarny, daniele, morza, szum w Mielnie, tak? Ptaków śpiew w Ostrowie. Właśnie, a w Chicago? A w Chicago to mi torby zgubili, wiesz, na lotnisku i myślałem, że zwariuję i się spóźniłem na kolejny samolot i musiałem jechać Greyhoundem do Milwaukee. Więc. A co wcześniej w Chicago? A w Chicago? Bo wiesz, do czego piję, do historii, którą mi wcześniej opowiadałeś. O, mówisz o spotkaniu z Michaelem. Tak. Wiele razy już to opowiadałem, więc... Wszyscy znają tę historię. No, nie wszyscy, że tak powiem, oglądają nasz program i nie wszyscy subskrybują go, ale po prostu po treningu w centrum, że tak powiem, treningowym w Chicago, jeden z trenerów i tam menadżerów podchodzi do mnie, mówi: Szymon, zarąbisty naprawdę trening, zabrał mnie do tam magazynu, który bym powiedział, był tak jak to, co Państwo widzą za nami. Pełny ciuchów, butów i tak dalej. Mówi: dobra, wybierz sobie co chcesz. Ja tam mówię, że mam tą szesnastkę, cokolwiek. On mówi: no to tam jest, no to masz tutaj cały rządek, tam nie wiem, z 50 par. Ja mówię: mamma mia, gdzie wiesz, w Polsce czy w Niemczech, nawet pamiętam w Nike Townie, mimo że jeździłem do Berlina, to nie mieli takiego wyboru, więc ja delikatnie zwariowałem i mówi: dobra, to chodź, jeszcze cię zabiorę na chwilę, bo wiem, że tam po mnie akurat przyjechał samochód, żeby mnie zabrać właśnie do Milwaukee na kolejny workout. Idziemy, on mówi: poczekaj, wchodzi do pokoju, wychodzi, patrzę: Michael. Mówię: wow. Ja tak, wiesz, na początku zwariowałem, a wtedy pamiętam też miałem taką mam szarą taką koszulkę, taki t-shirt a la Jordana. I chwilę porozmawialiśmy i to było na zasadzie, wiesz, zbicia piątek, skąd jestem i tak dalej. Michael, dzięki, naprawdę super. No mówię, niesamowity człowiek, niesamowite wrażenie, ale z tego wszystkiego, że tak powiem, z tego snu, obudziłem się w połowie drogi do Milwaukee i nie powiedziałem, tak jak ostatnio, nie wiem, ci wszyscy, którzy oglądali mecze, bo też dostałem akurat SMS-y o tym, żebym nie przeklinał na wizji, mimo że nikt nie słyszał, to z ruchu moich warg można było przeczytać pewne rzeczy. To mniej więcej tak to właśnie wyglądało. I mówię do siebie: ty właśnie gadałeś z Michaelem, nie wziąłeś ani zdjęcia, ani autografu, zbiłeś z nim piątkę, jakby to był kumpel, że tak powiem, obok z klatki i nara, do zobaczenia jutro. No i na przykład co? Ja mogę nie wierzyć przez to, że nie masz zdjęcia. No właśnie, dlatego później już takiego błędu nie popełniłem i na przykład po workoucie w Los Angeles Lakers poprosiłem oczywiście Phila Jacksona po to, żeby... czy może sobie ze mną zrobić zdjęcie, więc mam gdzieś zdjęcia i mówię z Philem Jacksonem i na miejscu, że tak powiem, Szaka siedziałem i pamiętam, jak podniosłem do góry jego spodnie, to mówię, naprawdę ma niezły zadek, ale no naprawdę i buty i tak dalej, ta cała jego szatnia właśnie z tym pamiętam, z tym butem a la telefon i tak dalej, też właśnie wtedy to gdzieś tam takie właśnie numery były, więc przygoda z NBA czy z takimi ludźmi, no naprawdę wiele ci daje, ale kiedy tam wlatujesz jak taki, że tak powiem, nieopierzony jakiś młodziak
i nie masz takiego starszego kumpla, tak, czy kogokolwiek, kto mógłby ci powiedzieć, posłuchaj, tu zrobimy to, tu zrobimy to, tutaj, który mógłby myśleć za ciebie, tak, bo w pewnych momentach, tak jak mówię, tak jak z Michaelem, mnie w ogóle odcięło, ja byłem tak zafascynowany tą chwilą i tak dalej, że ja nawet o tym, wiesz, nie myślałem i ktoś musiałby ci pomóc, dlatego mam nadzieję, że poprzez to całe moje doświadczenie i całą moją karierę, którą gdzieś zdobywam, ja na przykład swojemu synowi będę mógł podpowiadać, bo mój ojciec sam wiele mi dał, ale jego wiedza czy jego możliwości też się gdzieś kończyły. No najmłodszy już nie jesteś, ale mimo wszystko całe te sezony rozgrywasz. W czym tkwi sekret? Najważniejsze jest chyba dbanie o własne ciało, tak? I również świadomość chyba własnej słabości, własnych dobrych stron, tego, co jesteśmy w stanie robić i tak dalej. No, ja nie przyjdę na halę i nie wiem, i nie zrobię tak jak Kostek albo Zembol, że tak powiem, z góry od razu gdzieś tam walą, pakują i tak dalej. Ja, mimo, że ja pamiętam, może nie w ich wieku, ale w ich wieku, czy jak byłem młodszy, no, robiłem dokładnie to samo, bez rozrzewki wchodziłem gdzieś tam, no, pod nogą, cokolwiek, plecaki prosto waliłem, na chłopacy właśnie starsi, to jeszcze było, pamiętam, w Szczecinie, czy tam w innych klubach, mówią, weź się rozciągnij, weź co, a ja mówię, co, o co wam chodzi, pełny energii jestem, mówię, dawajcie mi tą piłkę, zaraz coś zrobię. Trzeba być po prostu świadomy swego ciała i tego, na co można sobie pozwolić. Dlatego mówię, no wiadomo, jakiś stretching, różne, że tak powiem, jakieś formy właśnie tak zwanej prewencji, tak, czyli czegoś, żeby po prostu sobie nie zrobić. I trzeba o tym pamiętać, dlatego też wielu chłopaków z Ostrowa mówi, znasz Jurka ze slamu? Nie znasz? No jak możesz nie znać? No. Widzisz, dlatego Jurek, pozdrawiam cię serdecznie i dziękuję też za platformę, którą specjalnie dla mnie zrobiłeś. I to są właśnie rzeczy, takie detale, tak, które gdzieś... Rozumiem, ten kawałek takiego... Takiej podłogi, takiej klapka, co się otwiera, to zamyka. Na kręgosłup. To był na kręgosłup, ale mówię, na którą się staje akurat, wiesz. No, to było po to, żeby porozciągać właśnie całą tylnią powięź, całą tylnią właśnie jak gdyby i plecy i tak dalej. Więc naprawdę wykonał rewelacyjną robotę, ale to jest właśnie to, że jeżeli potrzebuję coś, tak jak mówiliśmy wcześniej, ja wiem, do kogo mam się zgłosić. Bo jak młody rozwalił na przykład tablicę do kosza i nie miałem narzędzi i tak dalej, mówię, nie, no Jurek może mi tylko pomóc. No, ja pojechałem do Jurka, Jurek mi dał wszystko, ja mówię, daj mi narzędzia, sam to zrobię po prostu, bo miałem czas, lubię to. I to jest na tej zasadzie, że tak jak nawet w reklamie, tak, bądź mistrzem swego domu, czy jak to tam, wiesz, i tak, wolę to zrobić sam, bo wtedy jest satysfakcja z tego, że ktoś z tego korzysta, a ty wiesz, że tego nie kupiłeś. Ty po prostu to wymyśliłeś i sam to zrobiłeś. Dobra, czyli co, bo w kościach swoje kilometry przebiegnięte masz, mówisz o tym kręgosłupie, wakacje, krótki odpoczynek w domu i co, widzimy się w Ostrowie przed nowym sezonem. Chciałbym bardzo, dlatego jeszcze raz dzięki wszystkim wam, którzy byliście tutaj z nami, z całą tą naszą drużyną przez cały sezon. Naprawdę rewelacyjnie się grało w Ostrowie i nie powiem, że chciałbym bardzo zagrać w koszulce BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski, ale nie tylko na małej naszej salce, tej, że tak powiem, tej gorącej, tej niewyobrażalnie, że tak powiem, tłamszącej przeciwnika, ale również na nowej hali na K1. Dziękuję, Szymon. Dziękuję. To był fajny sezon.